Dzieci bardzo silnie oddziaływują na i reagują na problem przemocy, jeżeli ich dotyka. Również wtedy, jeżeli są jej świadkami. Ma to potem odzwierciedlenie, może mieć odzwierciedlenie w ich zachowaniu, w ich funkcjonowaniu w szkole. Na co zwrócić uwagę? Na pewno na sytuację, kiedy dziecko opuszcza się w nauce. Dotychczas dobry uczeń, który zawsze był przygotowany, zaczyna stawać się roztargniony, nie odrabia lekcji, przychodzi do szkoły nieprzygotowany. Jest to na pewno sytuacja, na którą należy zwrócić uwagę. Może świadczyć o tym, że nie ma warunków do tego, by się przygotować, bądź nie radzi sobie z czymś, nie ma możliwości spokojnego odrabiania lekcji, przeżywa coś, czego jest świadkiem. Na pewno należy zwrócić uwagę na wszelkie zachowania związane z tym, że dziecko się wycofuje, tak? Że gdzieś tam funkcjonuje na marginesie klasy. I znowu tutaj kwestia zmiany zachowania. Jeżeli wcześniej było kontaktowe, jeżeli wcześniej miało swoich przyjaciół i gdzieś tam towarzysko funkcjonowało i nagle jest ta zmiana, to jest to na pewno ten sygnał alarmowy. Na pewno to już bezwzględnie, jeżeli zauważymy jakieś zasinienia na twarzy bądź na dłoniach dziecka, jest to sytuacja, o którą koniecznie no, trzeba dopytać. I na pewno nigdy nie wolno czegoś takiego bagatelizować. Należy na pewno też wziąć pod uwagę, że dziecko może mieć problem z otwarciem. Jest to dla niego sytuacja niezwykle trudna. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy było gdzieś tam w domu wychowane, że o problemach domowych się nie mówi. Może tak być. Nie wszystkie dzieci są otwarte i nie wszystkie dzieci mają umiejętność ufania. Może być też taka sytuacja, że będzie miało trudność zaufać nauczycielowi. Może otworzy się przy psychologu szkolnym, przy pedagogu albo odwrotnie. Na pewno jest to sytuacja niezwykle delikatna, wymagająca wyczucia, takiego no, delikatnego zbadania całej otoczki sprawy, ale na pewno nie można tego bagatelizować.